Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w sobotę 10 kwietnia. Jest to dalej sobota w oktawie Wielkanocy. Dzisiaj słowa z Ewangelii według świętego Marka. Jest to 16 rozdział od 9 do 15 wersetu. Posłuchajmy. Kiedy Jeszua powstał rankiem w niedzielę, ukazał się wpierw Miriam z Magdali, z której wypędził kiedyś 7 demonów. Poszła i powiedziała tym, którzy z nim byli, a teraz płakali i pogrążyli się w żalu. Kiedy jednak usłyszeli, że żyje, że go widziała, nie chcieli uwierzyć. Później Jeszua ukazał się w innej postaci, dwóm spośród nich, kiedy szli na wieś. Poszli i powiedzieli innym, ale im też nie uwierzono. Później Jeszua ukazał się 11, kiedy jedli i zganił ich za brak ufności i duchową nieczułość, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli po tym, jak powstał. Rzekł do nich, idąc po całym świecie, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Kto zaufa i zostanie zanurzony, będzie zbawiony. Kto nie zaufa, będzie potępiony. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Moi drodzy, mamy tutaj takie dwie postawy. Pierwsza to jest uczniów zalęknionych, wystraszonych i niedowierzających. A druga to jest Jezusa, który mimo tego, że wyrzuca nam, apostołom, ludziom wiary, wyrzuca brak wiary, to posyła nas. Mówi, jednak idąc po całym świecie, głoście dobrą nowinę wszelkiemu stworzeniu. Nie, Jezus nie mówił, musicie najpierw doczytać, jeszcze bardziej uwierzyć, dokształcić się. Nie, Jezus mówi, pomimo tego braku wiary, tego oporu duchowego, jednak idźcie i głoście. Dlatego, że kiedy dzielimy się wiarą, to nasza wiara się umacnia. To jest stara prawidłowość duchowa. Gdy się dzielimy wiarą, gdy o niej rozmawiamy, to wtedy ona w nas jeszcze bardziej się umacnia. A więc nie rezygnujmy z tych momentów, w których będziemy mogli bardzo konkretnie usłyszeć to, co Pan Jezus dzisiaj powiedział uczniom, idąc po całym świecie, głoście dobrą nowinę, że Pan rzeczywiście zmartwychwstał i że jest niebo. Życzę Wam tego, abyście dzisiaj potrafili być takimi, może niedowiarkami, bo każdy z nas jest takim niedowiarkiem, ale mimo wszystko apostołami, którzy głoszą Jego zmartwychwstanie. Dobrego sobotniego dnia. Szczęść Boże!